Who is Stipe Miocic? Just a normal guy. I love what I do, and the reason I love what I do is because I never work a day in my life. Come on! Give us a shot! Stipe Miocic to jeden z tych zawodników, którzy nigdy nie zdobyli popularności adekwatnej do osiągnięć. Być może dla kibiców wydaje się zbyt normalny, powszechny. W końcu to pełnoetatowy strażak, stroniący od blasku fleszy, dla którego największą wartość mają rodzina i bliscy. Jednak Stipe to nie tylko sympatyczny, zabawny gość, ale również prawdziwa bestia w klatce, o niezłomnym charakterze i nieugiętej woli walki, a także rekordzista obron tytułu w wadze ciężkiej UFC, przez wielu ekspertów MMA nazywany najlepszym ciężkim w historii tego sportu. Zapraszam Was na opowieść o strażaku, który został mistrzem UFC. Zanim przejdę do filmu, szybkie podziękowania dla patronów. Szczególne podziękowania dla Mateusza Hubalej Demistoklesa. Stipe Miocic urodził się 19 sierpnia 1982 roku w Euclid, małym mieście w stanie Ohio. Zawodnik pochodzi z robotniczej rodziny chorwackich imigrantów, Katie i Bojana Miocicza. Jego rodzice rozstali się, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Ojciec wrócił do Chorwacji, a Stipe został w Stanach z mamą i dziadkiem. Mimo to zawodnik miał szczęśliwe dzieciństwo, które dzisiaj wspomina z uśmiechem na twarzy. Podwórko, na którym się wychował, przypominało piaskownicę. Dzieci bawiły się wspólnie od rana do wieczora, pływając, grając w piłkę czy baseball. It was awesome, because where I lived, it was kind of like the sandlot. All the kids lived there. So I'd wake up at 8 in the morning, I'd get $5 from my grandpa. Well, I asked for a dollar, but he would give me like $5. And I would buy these ices called Dairy Mints for a dollar half. I would drink the whole day. I would never eat. We'd play baseball, football, basketball, whatever. We'd swim all day, and I'd get home by 8 or 9 o'clock at night. It was pretty sweet. You know, it was just fun, honestly. And I think doing that every day almost, you know, made me the person I am today. Stipe nie był agresywnym dzieckiem, nigdy się nie bił. Zawsze starał się załagodzić sytuację, unikając konfliktu. W młodości nic nie zapowiadało jego przyszłego sukcesu w sportach walki. No, I hate fighting. I'm the type of guy that try to find a way to get out of it, or, you know, hey, it's okay, you know. I would never in a million years think I was gonna fight and be a mixed martial artist. Jego matka dostrzegła w nim dużą atletyczność i zamiłowanie do sportu. Dlatego już w dzieciństwie zapisywała go na różne treningi. Stipe pływał, a także uprawiał zapasy i grał w baseball, osiągając w tych dyscyplinach sukcesy w czasach szkolnych. Między innymi występował na NCAA, a w czasie studiów były nim zainteresowane nawet pierwszoligowe drużyny baseballowe. MMA pojawiło się w jego życiu niespodziewanie. Jego trener od zapasów znał się z Markusem Marinelli, trenerem MMA w klubie Strong Style Fight Team, w którym trenował wówczas Dan Bobisz, były zawodnik UFC, który w tamtym czasie toczył walki dla Pride FC. Z racji dużej ilości zapaśników japońskiej organizacji, Marinelli szukał lokalnych wrestlerów, którzy mogliby pomóc w przygotowaniach Bobisza. Stipe pasował do tej roli idealnie, był dobry technicznie i silny. Już na pierwszym treningu kilkukrotnie obalał Bobisza, przykuwając uwagę trenera Markusa. Miocic pokochał MMA. Szybko okazało się, że ma do walki prawdziwy talent. Sport całkowicie go pochłonął. Zawodnik nie tylko trenował w klubie, ale również poznawał techniki i sylwetki zawodników na własną rękę. Thank you, Dad. Mixed martial arts, I've learned everything. Muay Thai, Jiu-Jitsu. I would go on YouTube and watch all fight videos and techniques and learn. And I still do it now, watching. I don't watch it as much anymore, but I love every second of it. Stipe uzupełniał zapaśniczą bazę o Muay Thai, Jiu-Jitsu czy boks. Mimo, że miał kilkuletnie doświadczenie w zapasach, to właśnie boks stał się jego ulubioną i dominującą płaszczyzną. Zawodnik wystartował nawet w turnieju Złotej Rękawicy w Cleveland, podczas którego zajął pierwsze miejsce. Na marginesie jego największą inspiracją był wówczas Mirko Krokop. Dzisiaj obaj panowie darzą się przyjaźnią, a w mediach wielokrotnie pojawiały się materiały z ich wspólnych treningów. My friend and my brother Stipe. Stipe, mój drogi przyjaciel, ja prekrasny człowiek, vrhunski borac i evo, sreta sobie, ujek z nim se naći.
Żał mi, że to nie może zostać dłużej. Miocic stoczył swoją pierwszą amatorską walkę w 2006 roku, podczas której znokautował Dave'a Busha. Do 2008 udało mu się dopisać kolejne 4 zwycięstwa, wszystkie w organizacji North American Allied Fight Series. Wszystkie, zwyciężając już w pierwszej rundzie przez knockout. Mimo dobrych zapasów, Stipe decydował się walczyć w stójce. Narzucał wysoką presję, bił szybko i celnie, zasypując całymi kombinacjami swoich rywali. Zawodowo zaczął walczyć w 2010 roku. Niestety, nie wszystkie jego walki z tamtego okresu są do odnalezienia. Co ciekawe, po udanym debiucie i szybkim zwycięstwie przez techniczny knockout nad Koreem Mullisem, Stipe drugą zawodową walkę stoczył na gali z mocnym polskim akcentem. Five-time world's strongest man, Mariusz Budzianowski versus the two-time UFC heavyweight champion. Who's gonna win this fight? W walce wieczoru występował wówczas stawiający dopiero pierwsze kroki w nowej dyscyplinie Mariusz Budzianowski, który przegrał z byłym mistrzem UFC Timem Sylwią. Na tej samej gali występował też inny Polak. Focus. I'm focused. I'm ready. I wanna start fighting right now. Łukasz Juras Jurkowski, który w odróżnieniu do Pudziana wrócił z Ameryki z tarczą, nokautując łokciem swojego rywala. Stipe poza tym jednym wyskokiem mierzył się tylko w jednej organizacji, NAAFS, gdzie w ciągu roku zbudował serię 6 zawodowych zwycięstw, a także zdobył pas wagi ciężkiej. Niepokonany Miocic był głodny zwycięstw, a także angażu w UFC, na który swoją drogą nie musiał wyjątkowo długo czekać. Niesiony dobrą serią, kończący swoje walki przed czasem, zawodnik wagi ciężkiej trafił do największej organizacji świata już w połowie 2011 roku, a więc nieco ponad 1,5 roku po zawodowym debiucie. Tu muszę wspomnieć o drugiej pracy Miocica, a właściwie powinienem powiedzieć głównej pracy Stipe. Zawodnik na niedługo przed tym, jak rozpoczął karierę zawodowego fightera, został strażakiem. Od tego czasu nieustannie aż po dziś dzień łączy służbę w straży pożarnej z występami w klatce. Stipe wielokrotnie podkreślał, że praca strażaka odgrywa w jego życiu ważną rolę. Daje mu poczucie celu, satysfakcji i świadomość, że robi coś dobrego. Pomaga mu też w zdrowy sposób dystansować się od MMA, porażek i gorszych okresów, które są nieuniknione w karierze każdego zawodnika. Być może to praca w straży pożarnej i kryzysowe sytuacje, w których się znajdował, a także zimna krew, którą potrafił podczas nich zachować, sprawiły, że Stipe stał się tak niezłomny w klatce. Co ciekawe, Miocic waży między 105 a 110 kg. Jest więc jednym z lżejszych ciężkich. Mimo mniejszej wagi, wielokrotnie wydawał się być silniejszy fizycznie od swoich przeciwników. W UFC zadebiutował 8 października 2011 roku, walcząc z trzykrotnie bardziej doświadczonym Joeem Beltranem. Stipe punktował niskimi kopnięciami i prostymi kombinacjami bokserskimi, coraz mocniej rozbijając twarz Beltrana. Z dużą łatwością udawało mu się też sprowadzać za jedną nogę. Był to duży test dla Miocica. Beltran może nie stanowił dla niego dużego zagrożenia, ale Stipe po raz pierwszy walczył na dystansie 3 rund. I to z tak wytrzymałym przeciwnikiem. Beltran dotrwał do decyzji sędziów, ale było to jednostronne starcie w wykonaniu Miocica. Push through it, and now I feel great. I'm ready. I'm a little beat up, you know, of course, like any other fight, but hey, it was fun. Experience, that's what I need. Don't worry. W drugim pojedynku dla UFC Stipe zmierzył się z aktualnym mistrzem KSW wagi ciężkiej, Philem DeFriesem. Anglik starał się narzucić swoje tempo, ale został skontrowany już po kilkudziesięciu sekundach walki, a Miocic dopisał kolejne zwycięstwo przed czasem do rekordu. 26 maja 2012 roku Miocic zmierzył się z Shane'em Del Rosario, niepokonanym wówczas zawodnikiem z rekordem 11-0, który debiutował w UFC. Było to starcie kopnięć Rosario z boksem Miocica. Shane kilkukrotnie trafiał mocnymi kopnięciami na głowę czy tu w Stipe. Ten jednak nie zwalniał tempa, zawsze odpowiadając całymi seriami uderzeń. Pierwsza runda była wyrównana. Obaj zawodnicy mieli na swoim koncie dobre akcje. W drugiej odsłonie Stipe zdecydował się skorzystać z zapasów. Skontrolował pozycję w parterze i rozbijał Rosario krótkimi łokciami. Na twarzy Shane'a szybko pojawiła się krew, a skończenie było już tylko kwestią czasu. Stipe zwyciężył przez techniczny knockout w 3 minucie i 12 sekundzie rundy drugiej. Września 2012 roku Miocic po raz pierwszy w karierze poznał smak porażki.
Jego rywalem został najwyższy zawodnik w historii UFC, Stefan Struve. Holender dysponował ogromną przewagą zasięgów. Mimo to Stipe nie szukał desperacko sprowadzeń. Zamiast tego próbował wymieniać uderzenia w stójce, dobrze pracując ciosami na korpus i skracaniem dystansu. Holender zaczął korzystać z kolan, które skutecznie stopowały ataki Miocicza. Poskutkowały jednak również udanym sprowadzeniem walki do parteru. Jednak Stipe nie zdecydował się iść za ciosem, a walka wróciła do stójki. Pewny siebie Miocic zdawał się coraz mocniej rozkręcać. W drugiej rundzie zdecydowany atak Holendra odwrócił losy pojedynku. Zraniony Stipe zaczął przyjmować coraz więcej uderzeń. Widząc to, Struve ruszył z atakiem, a walka została przerwana. 15 czerwca 2013 roku Miocic zmierzył się z Royem Nelsonem, zawodnikiem znanym z nokautującego uderzenia. Walka odbywała się głównie w boksie. Nelson starał się urwać głowę Miocicza swoim firmowym overhandem, a Stipe odpowiadał opanowanymi do perfekcji prostymi, wielokrotnie kontrując prawym krzyżowym Nelsona. Dobrze korzystał też z łokci. Wysoka presja Miocicza kilkukrotnie spychała na siatkę Roya, gdzie Stipe punktował łokciami, hakami i krótkimi sierpowymi. Ostatecznie walka skończyła się jednogłośną decyzją sędziów na korzyść Stipe. Stycznia 2014 roku Miocic pomścił swojego idola Mirko Krokopa, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów z Gabrielem Gonzagą. Stipe ma świetną wydolność. Jest naprawdę szybki, ma dobry timing i celność. Do tego jest bardzo wytrzymały, rzadko krwawi. W jednym z wywiadów dziękował nawet ojcu za geny do elastycznego nosa. Świetnie adaptuje się do pojedynków i danego przeciwnika. Mimo że korzysta głównie z technik bokserskich, wielokrotnie sięgał po zapasy w kluczowych momentach pojedynków, pieczętując w ten sposób swoje zwycięstwo. 31 maja 2014 roku Miocic błyskawicznie znokautował wchodzącego na zastępstwo Fabio Maldonado. Cały pojedynek trwał zaledwie 35 sekund. Warto wspomnieć, że Stipe zgarnął trzeci bonus w UFC po tej walce. Jego kolejne starcie zdecydowanie należy do moich ulubionych. Stipe w końcu spotkał się z juniorem Dos Santosem. Były mistrz organizacji był wtedy w fenomenalnej dyspozycji, w ostatnich latach przegrywając jedynie z Cainem Velasquezem. Tak jak się można było spodziewać, dwóch agresywnie walczących zawodników było gwarancją widowiska. Żaden z nich nie zamierzał odstępować pola, przez co walka obfitowała w zwroty akcji i zacięte wymiany ciosów, zmieniając się w krwawy pojedynek. Już niemal od pierwszej rundy obaj zawodnicy balansowali na pograniczu nokautu, walcząc głównie charakterem. Stipe kilkukrotnie starał się wykorzystać swoje zapasy, ale Dos Santos dobrze bronił obalenia, a kiedy nawet lądował na plecach, błyskawicznie wracał do stójki. Po pięciu rundach decyzją sędziów wygrał junior Dos Santos, ale starcie było wyrównane, a taka przegrana nie powinna być powodem do wstydu. Jeśli podobają Ci się moje materiały, możesz zostawić łapkę w górę i komentarz. Tym samym pomożesz dotrzeć mi do większej liczby odbiorców. Maja 2015 roku Miocic stanął do walki z Markiem Huntem. Było to starcie, w którym strażak zdecydował się korzystać ze swoich zapasów. Super Samoan był niebezpieczny w stójce, ale w parterze zdawał się być zagubiony, z czego korzystał Stipe, a co nie do końca podobało się kibicom na hali, przyzwyczajonym do agresywnego wydania Miocicza, walczącego tak, by znokautować, lub w najgorszym przypadku samemu zostać znokautowanym. Stipe, widząc jak nieporadny w parterze jest Hunt, wywracał Nowozelandczyka i metodycznie go rozbijał krótkimi ciosami łokciami. W piątej rundzie walka została przerwana przez sędziego, a Miocic zwyciężył przez TKO. 2 stycznia 2016 roku Miocic w niecałą minutę znokautował Andrija Orlowskiego, byłego mistrza i weterana organizacji. Stipe jest zawodnikiem, który nieintencjonalnie bywa naprawdę zabawny. Dzisiaj można powiedzieć, że memiczny, kiedy po walce z Orlowskim wzywał Dana White'a, by ten dał mu zasłużoną szansę na zdobycie pasa. Tuż po bojowym okrzyku zmienił temat, komplementując koszulę Joe Rogana. Stipe nigdy nie był fanem wywiadów i medialnej strony kariery.
The funniest thing is, as we were walking over here, I heard you tell one of the PR people, can I go home now? And you've been here for 5 minutes. Kiedy jednak pojawiał się przed kamerą, często wzbudzał uśmiech fanów. Sorry, Marines with Papa Beans. Yes, send me a dick pic. What? What's up, boys? What's up, fuckboy? Miocić dostał szansę walki o pas w maju 2016 roku. Nie było to jednak łatwe zestawienie. Jego rywalem był ówczesny mistrz Fabricio Werdum. Wydarzenie odbywało się w Brazylii, a dokładnie w mieście Curitibie. Lokalni kibice wspierali brazylijskiego mistrza. Stipe zdawał się jednak nie odczuwać żadnej presji. You're being hated right now, you know, by Brazilian fans. Sama walka potoczyła się dla niego bardzo dobrze. Werdum zdecydował się atakować w stójce. Po kilku celnych ciosach ruszył z chaotyczną szarżą do przodu, nadziewając się przy tym na kontry ze strony Stipe. Celny cios na szczękę powalił brazylijskiego mistrza w 2 minucie i 47 sekundzie rundy pierwszej. Miocić zgarnął pas, a także po raz 6 został nagrodzony bonusem przez organizację. Stipe jest człowiekiem, który ceni sobie prawdziwe przyjaźnie i wartościowe znajomości. Od początku kariery trenuje pod okiem Markusa, który nie tylko jest jego trenerem, ale również przyjacielem i chrzestnym jego córki. Ivan, I have with my team, you know, like Gustav, my head coach Marcus. That's my dude, man. That guy is, I learned a lot from him. That gym is not so much about fighting, it's about our family. I'm just very, very lucky. He's actually the godfather of my daughter. That's how much I love the guy. I wouldn't be here today if it wasn't for him. Do swojej pierwszej obrony tytułu Stipe stanął 10 września 2016 roku, a jego rywalem został Alistair Overeem, kolejny były mistrz i weteran wagi ciężkiej w UFC. Pojedynek zaczął się bardzo niekorzystnie dla strażaka. Overeem powalił go lewym prostym, jednak Stipe udało się przetrwać kryzys i już kilkanaście sekund później to on gonił Holendra po klatce UFC w nieprzerwanym ataku, którego skutkiem było powalenie Overeema i zakończenie walki ciosami w parterze już w pierwszej rundzie. Druga obrona tytułu była również rewanżem. 14 maja 2017 roku Miocic zmierzył się po raz kolejny z juniorem Dos Santosem. Tym razem agresja Stipe nie napotkała takiej samej odpowiedzi ze strony Santosa. Rozpędzony w ataku Miocic zagonił juniora na siatkę i posłał go na deski. Po kilku uderzeniach w parterze walka została przerwana. Kategoria ciężka rządzi się swoimi prawami. Na pewno wielokrotnie słyszeliście hasło, jak w wadze ciężkiej jeden cios może zmienić wszystko. Mimo że to hasło i do niego podobne brzmią jak oklepane frazesy, mają w sobie dużo prawdy. W UFC tron kategorii królewskiej jest najbardziej niepewnym z wszystkich. Mistrzowie zmieniają się bez przerwy, odbierając sobie tytuł z rąk do rąk. Stipe, stając do kolejnej walki, miał również szansę na ustanowienie nowego rekordu w liczbie obron pasa. Zadanie nie było jednak proste. Jego kolejnym rywalem został kameruński koszmar o nieprawdopodobnej sile ciosu Francis Ngannou. Francis był wówczas niesiony serią 10 zwycięstw z rzędu, a brutalne nokauty w jego wykonaniu szybko zagwarantowały mu status najniebezpieczniejszego, ciężkiego w organizacji. Mimo że Stipe był zawodnikiem bardziej doświadczonym i ówczesnym mistrzem, większość kibiców nie dawała mu żadnych szans. 15 kg cięższy Francis z atomowym uderzeniem wydawał się zdecydowanym faworytem starcia. Nikt nie wyobrażał sobie scenariusza, w którym Stipe przełamuje w stójce Ngannou, tak jak robił to z poprzednimi rywalami. Wiele osób zapomniało, że Miocic to tak naprawdę przekrojowy zawodnik, który świetnie potrafi adaptować się do walki i przeciwnika. Stipe nie zamierzał ryzykować i postawił na płaszczyznę, w której wiedział, że Ngannou czuje się najgorzej. Miocic obalał Kamaruńczyka, a przewaga doświadczenia i techniki neutralizowały brutalną siłę Francisa. Po 5 rundach Stipe zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów, tym samym ustanawiając nowy rekord organizacji, broniąc tytułu po raz 3 z rzędu. Pokonując Ngannou, Stipe rozprawił się z ostatnim liczącym się pretendentem do pasa. Był to też czas, w którym wizja podwójnego mistrzostwa w stylu Conora zaczęła kusić wielu zawodników. Jednym z nich był Daniel Cormier, ówczesny mistrz wagi półciężkiej. Cormier postanowił zmierzyć się z Miociciem o drugi tytuł, a pomysł został przyjęty optymistycznie przez kibiców i organizację. Zapaśnik okazał się wyjątkowo niewygodnym przeciwnikiem. Jego specyficzna defensywa odnosiła skutek. Miocic często pudłował, nie mogąc dobrać się do skóry Daniela w żadnej płaszczyźnie walki. Zapaśniczo Cormier był lepszy, a w stójce zdawał się unikać zagrożenia. W
czwartej rundzie Cormier, zrywając klincz, wprowadził krótkiego, niewidocznego sierpa, który znokautował Miocicza. Stipe stracił pas. Oczywistą decyzją był jak najszybszy rewanż. 17 sierpnia 2019 roku panowie spotkali się w klatce UFC ponownie. I jest to chyba moja ulubiona walka w wykonaniu Stipe. Miocic w początkowej fazie pojedynku wydawał się wypadać znacznie gorzej niż w pierwszym starciu. Cormier trafiał sierpami. Zapunktował też spektakularnym wyniesieniem i obaleniem za jedną nogę. Mocne ciosy podwójnego mistrza kilkukrotnie wstrząsnęły Miociczem. Wydawało się, że po raz kolejny Stipe nie będzie w stanie rozwinąć się na tle Cormiera i to zapaśnik zgarnie zwycięstwo. Właśnie wtedy Miocic zaczął uderzać na korpus. Z każdym kolejnym trafieniem Cormier widocznie zwalniał i słabł. Skumulowane uderzenia osłabiły defensywę Cormiera, czego skutkiem było coraz więcej celnych trafień, również na głowę, czego efektem był techniczny knockout w ostatniej minucie czwartej rundy. Miocic odzyskał pas, ale rachunki wciąż pozostawały niewyrównane. Potrzebne było trzecie starcie. Do trylogii doszło 15 sierpnia 2020 roku. Tym razem starcie odbyło się na pełnym dystansie, a Stipe zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów. Tu dochodzimy do ostatniej walki w karierze Miocicza. 27 marca 2021 roku Stipe po raz drugi zmierzył się z Francisem Ngannou. Kameruńczyk był wówczas kompletnie innym zawodnikiem. Uzupełnił już swoje atomowe uderzenie o kopnięcie i zapasy. Kameruńczyk z minuty na minutę zdobywał coraz większą kontrolę nad walką. Stipe nie był w stanie go wywracać, a kiedy walka wracała do stójki, nokaut wisiał w powietrzu. Miocic ma wrócić do klatki UFC 16 listopada. Jego pojedynek z Jonem Jonesem polaryzuje kibiców. Nie tylko za sprawą Toma Aspinala, aktualnego pretendenta i prawdopodobnie najlepszego ciężkiego na dzień dzisiejszy, ale również dlatego, że Miocic nie walczył ponad 3 lata. Wielu kibiców przez ten czas wysyłało go na emeryturę, szczególnie mając w pamięci jego ostatnią walkę z Ngannou. Osobiście uważam, że Tom Aspinal zdecydowanie zasługuje, by walczyć o pełnoprawny tytuł. Z drugiej strony ciężko o lepszą walkę pożegnalną przed emeryturą dla Stipe, niż pojedynek z największą legendą organizacji. I chociaż jest to scenariusz, w który wierzy jedynie garstka ludzi, wyobraźcie sobie, czy da się lepiej skończyć karierę, niż poprzez zwycięstwo z niepokonanym Jonem Jonesem. Miocic nieprzerwanie pracuje jako strażak. Spełnia się też w roli ojca, tak naprawdę cieszy się życiem. Jest skromny i wdzięczny za to, co ma i co udało mu się osiągnąć. Żyje życiem, którego nie mógłby sobie nawet wymarzyć jako dziecko. Just from what I've done, it's been amazing. I would never think in a million years that like the opportunities I've gotten, you know, being, you know, professional fighter, you know, being the heavyweight champion of the world, winning it multiple times. Muszę przyznać, że realizując ten materiał, naprawdę go polubiłem. Dajcie znać, jak wy oceniacie jego postać i kto waszym zdaniem zwycięży walkę w listopadzie. A ja dziękuję wam za oglądanie.